trzecia edycja Westfest Kill Show, kongresu organizowanego przez Polsko-Niemieckie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, które tym razem odbyło się w Poznaniu. Myślę, że impreza zgromadziła większą ilość zarówno wystawców, jak i uczestników niż w ubiegłym roku. I widać tutaj progresję, że mamy coraz więcej zainteresowanych lekarzy tą imprezą w Poznaniu, jest coraz więcej firm, które jest tym zainteresowany. I też widać, że nasze towarzystwo pozyskuje nowych członków, więc cały czas się rozwijamy. Obecnie staramy się przede wszystkim podjąć różne działania organizacyjne, żeby no jak najbardziej nasze towarzystwo stało się rozpoznawalne, ale również żeby pozyskiwać nowych członków, ale też chcemy mocny nacisk tutaj postawić na współpracę ze środowiskiem prawniczym po to, żeby bronić środowisko lekarzy medycyny estetycznej przed atakami ze strony branży beauty i po to, żeby prowadzić taką kampanię informacyjną dla pacjentów, czym są lekarze medycyny estetycznej, jaki jest zakres ich działań i w jaki sposób dbają o bezpieczeństwo swoich pacjentów w swoich gabinetach. Zapraszam już na kolejną edycję, która miejmy nadzieję, że odbędzie się za rok w tym samym miejscu, dlatego że sala, w której odbywa się ten kongres, nazywa się Berlin, czyli zapraszamy wszystkich do Berlina.